Witajcie serdecznie, moi drodzy, Buzzword, czyli giereczka, którą ostatnio też ogrywałem na archiwum. I kolejna misja, którą chyba nie ukończyłem z powodzeniem, tylko jakiś problem był. Jest to oczywiście, dzieje się tydzień przed katastrofą w Czarnobylu i jesteśmy kierowcą autobusu, który ma zabrać ich po prostu na imprezę, która się odbywa na terenie elektrowni w Czarnobylu. Więc pięknie, hello, hello, zamykamy i jedziemy, światło odpalamy i jazda, prawda? Zielone światło jest, ale on pierwszeństwo wymusił, ty. I dlaczego żeśmy ostatnio, moi drodzy, sfejlowali całą misję? Dlatego, że dostawaliśmy bardzo dużo mandatów i trzeba uważać, ponieważ tutaj jest taka punktacja, widzicie, 192 na tej kartce i za każdym razem, jak ja dostaję jakiś mandat, uderzam w samochód, jadę na czerwone świetle i tak dalej, to niestety, ale odejmowane są mi punkty, nie? I jak będzie tych punktów mało pod koniec tego dnia, no to po prostu misja jest niezaliczona. I ja tak ostatnio miałem właśnie na przykład. No właśnie. Dobra. Mamy w kompleksie hotelowym być o 07:08. I co? Pięknie wygląda tutaj, nie? Miasto wygląda wspaniale. Dużo się nie różni od polskich osiedli. Praktycznie to samo, ten sam klimat. Ten sam blok, że tak powiem. Ach, co ja będę wam gadał. Prypeć. Spożywczak. Jakieś 2 lata temu na Ukrainie dostałem mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągu i w przeliczeniu to było 35 zł. No. Takie mandaty to w Polaków w ogóle, wiesz, to podobnie działa trochę do... To podobnie działa do Niemców, którzy jeżdżą po polskich drogach. Czy jeździli, bo teraz nie wiem, jak to jest ujmowane, ale kiedyś było tak, że Niemcy płacili w Polsce polską walutą, więc dla nich to nie było dużo straty, gdy musieli zapłacić mandat, nie? Okej, okay, bilety autobusowe są. Teraz nie wiem, jak są rozliczani. Jak są teraz rozliczani? Ktoś wie? Zamykamy, odjeżdżamy. Jak teraz zagraniczny kierowca się rozlicza za mandat w Polsce? Czy w ogóle jest nagradzany mandatem, czy czymś? Jak to działa, powiedzcie mi. Ale nie płacą, a nie przelewem? Co on to jedzie? Ty! Halo, gościu! Okej. Dobra. Musimy podjechać pod ten plac teraz. No, troszeczkę spóźniony, ale nie tak bardzo. Kasujemy, kasujemy. Przyspieszymy troszkę. Dobra. I skręcamy w prawo. Oczywiście nie przepuszczamy pieszych, bo nie jesteśmy jakimś tam frajerem, który da się nabrać na takie sztuczki. I jedziemy. Lesnoi, tak się nazywa jakaś wioska. Przynajmniej, nie wiem, jakiś przystanek.
Musimy podjechać. I tutaj możemy, mamy 6 minut, więc możemy przycisnąć troszkę, żeby wyrobić się na czas. Siema, dawno mnie nie było. Siema, Bartek. Ile cię nie było mniej więcej? Od razu przy zatrzymaniu się płaci. Dobra. O kurde. Musimy uważać. Dobra. O! O Holender. Ale żeśmy narobili. Okej, okay, oni znikną. Nie ma problemu. To niezły brake check. To jakiś stadion jest? Co to jest? W Czarnobylu. Ochotnicza straż? Boisko jakieś, ty. Dobra. CWKS Prypeć. Las obok elektrowni. Prawie jak Forza. A my mieliśmy wypadek, trochę jesteśmy spóźnieni. Urale? Fajne, fajne pojazdy. Nie jeden jeszcze u nas gdzieś jeździ, co? W armii. Aha, czyli że jak jest czerwone, to samochody od razu hamują, tak? Czyli stają po prostu do zera, tak o. W mgnieniu oka to słabo. Dobra, musimy zaraz skręcić w prawo. Mamy 3 minuty, żeby tam dojechać. Musimy zwolnić. Czy jedzie jakiś pociąg? Chyba nie. Dobra. No co im się nie podoba, ty? No muszą być zadowoleni, no jadę, no jak ja jadę, no. Za 3 minuty muszę dojechać. No co, no bo buja? Krowy, out! Ale zajebiste mają miejsce tutaj, słuchajcie. Nie ma co. Patrz, jak podjedziemy, patrz. Pełna moc. Ale mają fajny chodnik, taki z wyłożonych płyt drewnianych. Takich desek. Zapraszam, zapraszam! Wsiadacie czy nie wsiadacie?
No i dobra. Musimy jakoś zawrócić. Oni tu przyjdą czy nie jeszcze do tego? Ty, on jeszcze wchodzi, ten jeden. Aha, bo niektórzy dopiero... A oni może się... Czekaj, nie wiem. Przystanek autobusowy Kłant. Ta baba przyjdzie czy nie? Dobra, zamykamy. A to ona idzie czy nie? To jest zbugowane coś, ona nie umie wsiąść. Dobra, tam... Ja pierdzielę, no powaliło cię babo, no. To albo wsiadasz, albo nie wsiadasz. No co? Wsiada czy nie wsiada? Michael Jackson? A pillage. Kurde, 268 mam tylko punktów. Powinienem mieć chyba z 800. Jak znowu ja nie wykonam tego. Pasażerowie są wkurzeni. Dobra, jedziemy. Ale załadowany jest wóz, ledwo jedzie, ty. Ledwo. Pan mnie wypuści spokojnie. Damy radę. Las obok elektrowni, moi drodzy. Spoko. Zaraz na czas będziemy. Akurat. Czy jeszcze ktoś tutaj będzie wsiadał przy tym lesie? Kto tu mieszka? Jakieś dzikusy. Ja? Ty, Charles?
Książę Karol? Dobra, jedziemy. A oni się, no te samochody się zatrzymują tak nagle. Co się stało? No ale ej, gra zacięła i mi... Kurwa, no nie, no ja pierdol... Widzieliście, że mi gra zacięła, przycięła i normalnie sfrizowało klatkę i przez to uderzyłem. No co za shit po prostu. Ach. A, spieprzaj już. Teraz to już mi wszystko jedno, jak ja znowu będę musiał powtarzać. No, no i mi liczy za jedno i to samo kilka uderzeń. No ja pierdolę. Co to jest? Trzy razy za ten sam samochód mi liczy mandat. Dobra, nie ma sensu. Kurwa, nie da się przejść tej gry. No to, co to jest w ogóle? Uderzyłem w samochód, który, kurde, no, ciągnie się za mną wręcz. Został odepchnięty, okej, dobra, dostałem raz mandat. A potem ten samochód jest przepchany trochę, no bo się nie da inaczej. To znowu mandat i znowu mandat, za co kilka sekund, że wyczuwa gra, że jest kolizja między tym pojazdem a moim. Jakie gówno. Jakie gówno. Masakra. No nie ma opcji, żebyśmy to zdali, nie? Nie ma opcji, żebyśmy zrobili to. Wczytywanie krajobrazu, no, wczytuje mi się teraz. Twórca gry, nie wiem, uczy się chyba dopiero. Co to jest w ogóle za rzecz? Dobra, będziemy minutę spóźnienia mieć. Idą zmarnowani na imprezę. I oni znikają, są utylizowani. Mamy minus 300 tego. No tego, no, nieważne. Mamy minus 300. Ech.
Splendor. Ciśnij, dasz radę? No nie dam rady, bo żeby przejść tą grę, to trzeba mieć tam coś 800 punktów jakiś. Kurde, no i myśmy przez dwa razy mi... A nie, no nie, no nie, no nie chce mi się nawet myśleć o tym. Jestem tak wkurzony. Żeby przejść tą misję, nie można w nic uderzyć przez przypadek. Nic, totalnie. Nawet w was nie może uderzyć, bo chcę zaznaczyć, że jeżeli ta gra jest tak głupio zrobiona, że jeżeli wy stoicie, a sztuczna inteligencja, która steruje tymi pojazdami po prostu, na przykład tym przede mną, sprawi, że on wjedzie we mnie, a nie ja w niego, czyli z jego winy, to ja też mimo wszystko dostaję za kolizję minus punkty. Także super. Dobra, jedziemy na końcówkę i zobaczymy. Uwaga, skręcamy w prawo. Zbyt późny przyjazd na przystanek minus 150 jeszcze dostałem. Żeby było śmiesznie. Nie da się. To jest... I czekaj, ile trzeba? Żeby ukończyć? Czekaj. Ewakuacja Prypeci. Święto pracy w elektrowni atomowej. Nie mam sił. Nie, no ta gra jest paskudna. Nara.